ten! O co chodzi? To ja nie muszę tego powiedzieć. Uciekamy, po prostu uciekamy! To jest bardzo ciężki mod. Ciekawe, czy coś w tym Baldim się zmieni. O. Welcome to Baldi's Basics in Education and Learning. That's me. No, siematku, już z Wanko, z tej strony Tommy. And welcome back to Baldi's Basics in Education and Learning. Dokładnie, moi drodzy, tak jak w tytule tego odcinka przeczytaliście, Baldiego zgarnia policja. To znaczy nie tak naprawdę Baldiego zgarnie, tylko nas, jeżeli będziemy za szybko biegać i za dużo biegać w tej szkole, to wtedy przyjedzie policja, wlepi nam mandat i ukradnie chyba nam wszystkie przedmioty, z tego co wyczytałem podczas tego moda. Moi drodzy, jeżeli chcecie więcej Baldiego, zostawcie koniecznie hashtag policja. Uff! Lecimy z tym, Juniorski, ciebie już dawno powinna policja zakuć w kajdanki i wywieźć za to, jak znęcasz się nad Baldim, lol. Dobra, mamy teraz ten mod, widzę, że Baldi stoi i na razie się chyba nie zmienił. Zobaczcie w ogóle, że w prawym dolnym rogu mamy jakieś... Co to jest za okrąg? Nie mam żadnego pojęcia, w każdym razie jak chodzę, to się nic nie dzieje, ale jak za... okej. Oh my god, jakie to będzie ciężkie, ponieważ nie dość, że ja nigdy Baldiego nie przyszedłem jeszcze, takiego normalnego, to jeszcze teraz jak będziemy biegać, to wtedy się zwiększa jakiś okrąg. Okej, czyli ja wykorzystałem 1/10 staminy, natomiast tutaj już nie możemy biegać, ponieważ się załącza jakaś policja czy coś takiego. No nie, a co się stanie, jak ja będę biegać tak na maksa? O. Mamy na maksa. Oh my god! Co się dzieje? Co się teraz stało? Policja! Policja! Gdzie jest... Baldi? Oj! Jedzie po... Jest i policja, ale... Ona... Siema! Nie wiem, co się teraz dzieje, ale jeździ jakaś tutaj policja. To wydaje mi się, że to mi się kojarzy... Znaczy, kojarzy mi się to z GTA. I spójrzcie w ogóle teraz, że ta stamina mi spada i wydaje mi się, że jak ta stamina... W ogóle teraz tutaj leci strasznie głośna muzyka, dlatego ja też tak głośniej gadam. Ja nie wiem w ogóle, dlaczego ta policja do mnie nie przyjeżdża, ale to chyba ewidentnie przez to, że są jeszcze wszystkie drzwi pozamykane. No i co teraz? Ale czekajcie, no bo stamina mi spadła na maksa, znaczy to, że policja mnie goni teraz. To jest bez sensu, bo ta policja teraz powie... Halo, co tutaj się stanęło się? 11, 1, minus 2. Egzystujesz. W dalszym ciągu, moi drodzy, egzystujemy. Ale ja nie wiem, czy tam jest więcej policji. W każdym razie mamy teraz tutaj jakiś żetonik. Ja bym bardzo chciał iść teraz do tej policji, ponieważ ta policja jest tak głośna i teraz leci taka muzyka, że to jest po prostu masakra. Minus 5, 4 i 42. Dobra, Baldi się zdenerwowało. I get angrier for every problem you get wrong. I teraz, moi drodzy, chyba mnie będzie gonić policja. Widzicie? No ta policja jest po prostu masakra. Oh my god! Dostałem mandat? A dostałem mandat i oni wzięli mi wszystkie przedmioty! Ojej, to nie dość, że ja muszę patrzeć na staminę, która jest u góry, to jeszcze muszę... To jeszcze muszę patrzeć na dole, co tutaj się w ogóle dzieje, bo wtedy przyjedzie policja i wtedy ona mnie zgarnia, patrzcie! Jedzie policja! Oh my god, jedzie policja i za mnie złapali! Faster! Co chodzi? To ja nie mam się tego pojęcia, w każdym razie tam jest pryncypol, ja mnie chyba też zauważył, że ja biegłem! O nie, on mnie złapie zaraz! O nie, dobra, jednak sobie dał spokój. Jednak sobie dał spokój. Okej, 8 plus 8 to jest 16, 4 minus 5 to jest minus 1 i 42. Jestem w ogóle też ciekawy, czy oni mogą zgarnąć Baldiego za to, jak się zachowuje, ale wydaje mi się, że chyba nie. No dobra, moi drodzy, lecimy. To jest bez sensu, zobaczcie w ogóle, jak to teraz pomalutku spada, bo my tutaj naprawdę nie możemy biegać. Tak czy siak teraz nie mogliśmy sobie pobiec, bo szedł principal, który mógł nas tutaj zaatakować, ale w każdym razie drone zniknął, więc ja postaram się biec troszeczkę. Już prawie dotknąłem na maksa, wy to widzicie? To jest po prostu niemożliwe. Ja jestem w ogóle też ciekawy, czy jak my będziemy teraz odpowiadać na pytania, to czy to nam będzie spadać, bo teraz teoretycznie możemy się... Możemy sobie porozmawiać, prawda? Kupiłem sobie nową klawiaturę, patrzcie. Taką, żeby sobie poklikać, o. O. Żeby fajnie sobie klikała, wiecie o coś, bo ja mam tutaj też taką mechaniczną, ale czerwone switcha, a to ma niebieskie.
Więc chyba spoko. Dobra, wydaje mi się, że już ten okrąg powinien mi spaść, bo ja muszę uciekać teraz od Baldiego. I co teraz się dzieje? A nie, on nie spada! Oh my god! Co ja mam teraz zrobić? Uciekamy, po prostu uciekamy! To jest bardzo ciężki mod. To jest bardzo ciężki mod. Nie dość, że ja nie potrafię zagrać w Baldiego, jeszcze tego nigdy, nigdy nie przeszliśmy tej gry, to jeszcze jakaś tutaj policja jest. My tak naprawdę nie możemy biegać, no przecież to jest bez sensu. 5 plus 6 to jest nic innego jak 11. 3 oraz 9 plus 4 to jest 13? Dokładnie, to jest 13, okej. Okay. Wow, you exist! Egzystujesz, moi drodzy, ciśniemy dalej, okej. Okay. You did great! Come here, take your prize! Dokładnie, moi drodzy, czy jesteście już przygotowani do szkoły, ponieważ już miesiąc wakacji wam minął? Już za niedługo jedziecie do szkoły, czy jesteście gotowi na to? 5? Minus 6 i 42, dobra. Baldi jest teraz na nas zły, a my cofniemy się i ja teraz pobiegnę sobie tutaj, ale jak to szybko... Principal też tutaj idzie. Idzie principal. Dobra, poszedł sobie principal, więc ja postaram się szybko tutaj... To jest niemożliwe. To jest po prostu niemożliwe. Wydaje mi... Ta gra jest... Według mnie ten mod jest nie do przejścia, bo jeżeli policja nas tak teraz będzie zgarniać, chociaż ona nam tylko zabiera przedmioty, więc jeżeli nie mamy żadnych przedmiotów, to... Nieważne, ale w każdym razie no ja nie mogę teraz biec, no bo mamy... Mamy quarter, mamy 50-centówkę, mamy... To jest bez sensu, żeby teraz uciekać. No 6 plus 6 to jest nic innego jak 12. 1 plus 5 to jest 6 oraz 42. Staje się zły, jeżeli odpowiadasz źle na pytania. No dobra, no ja nie mogę... To jest bez sensu mod. To jest po prostu bez sensu mod, bo Baldi już jest bardzo blisko mnie. Natomiast jak my teraz wejdziemy, o tutaj, właśnie tutaj, do tego, do tych drzwi, no to wtedy, ja nie wiem co się stanie, ale Baldi chyba będzie bardzo blisko nas. Ja nie mogę teraz biegać, wiecie o co chodzi, to jest taka troszeczkę lipa. Dobra, ja sobie teraz pobiegnę. No i zobaczcie, że tu już jest prawie na maksa. Dobra, 6 minus 1 to jest 5. Znowu 5 i damy znowu 5 i niestety źle odpowiedzieliśmy na to pytanie, ponieważ na... Trzecie pytanie jest zawsze złe, no w każdym razie Baldiego kiedyś tutaj rozgryźliśmy i wiedzieliśmy, jakie tutaj jest mniej więcej odpowiedź na to pytanie. Natomiast były to też mody. Wy też mi pisaliście, a Junior, bo ty nie wiesz, jakie tam jest pytanie. Oczywiście, że wiem, tylko że to ostatnio były mody, no nieważne. Dobra, moi drodzy, zobaczcie w ogóle, że Baldi jest już bardzo blisko nas. Nie wiem, czy wejść sobie tu. No wejdźmy może i ja zrobię coś takiego, że ja sobie po prostu wezmę teraz tą bisodę. My na razie tutaj nie biegamy, ponieważ nie możemy biec, bo jak sami widzicie, no Baldi już tutaj jest też do kafeterii wszedł. Najlepsze jest to, że on chyba może... Nie, nie może przejść tutaj przez te ławki, ale słyszę też first prize i to jest taka troszeczkę głupia sytuacja. Dobra, biegnijmy może teraz, bo Baldi już jest bardzo, bardzo blisko nas. 3 plus 4 to jest nic innego jak 7, prawda? 7 minus 8 to jest nic innego jak minus 1, prawda? No i 42. No dobra, I hear every door you open. Słyszę każde drzwi, jakie otworzysz. O nie... No przecież Baldi już jest tu! Gdzie on jest? Co się stało? Dobra! Złapał mnie! A gdzie teraz będzie Baldi? Baldi jest za nami. Baldi jest za nami. Dobra, nieważne. Znowu tutaj ta 50-centówka leży. Co prawda wykorzysta... Ja nie wiem, co mam teraz zrobić. Ja mam teraz... Siema! Przyjacielu! Ja nie wiem, ja nie mam staminy, ja... Jeszcze! Co? Nie gadaj, że jeszcze tutaj Suzy idzie. Dobra, ja biegnę. Ale ja i tak staminy nie mam. Ja i tak... Ja nie mam staminy! No przecież to jest nie do przejścia, ty... Jeszcze Bully tutaj stoi. Jeszcze... Bully pro... Jeszcze ten tu jedzie! Bierz go! Wziął mnie razem z Balim i dostaliśmy fidget spinnera. Moi drodzy, czy wy macie jeszcze fidget spinnery? Bo ja gdzieś tutaj powinien mieć fidget spinnery, ale tych fidget spinnerów już nie mam, ponieważ chyba już nie są mody. No dobra, no spróbujmy, moi drodzy, jeszcze raz to przejść. Ja wątpię, żeby mi się udało. Bo zobaczcie w ogóle, że ja... Ja przebiegnę tylko z pierwszego miejsca do pierwszego notatnika i to już mi się zapełniło w 75%. Więc to jest po prostu niemożliwe. 8 plus 7 to jest nic innego jak 16? 15, prawda? Dokładnie. Wow, you exist! Moi drodzy, udało nam się odpowiedzieć. Ja co prawda zdawałem maturę z rozszerzoną z matematyki. W każdym razie było to kilka miesięcy temu, muszę wam powiedzieć. No i już
już nie pamiętam za bardzo matematyki, ale na szczęście gramy sobie w Baldiego, więc ja wiem, jak odpowiadać na pytania i na szczęście znam się na matematyce. Tak troszeczkę. Dobra, minus 5 i 42. I hear every door you open. Słyszę każde drzwi, które otworzysz. Już w tym... Ale... A bo ja chciałem teraz biec, ale... Principal też tutaj idzie. No nie no, my znowu idziemy złą stroną. Wydaje mi się, że my powinniśmy sobie te drzwi zostawić na samym końcu, ponieważ jeżeli byśmy sobie to zostawili na samym końcu, to wtedy jak będziemy biec i nie będziemy mieli żadnych itemków, ewentualnie będziemy mieli jakieś itemki, to wtedy jak mnie policja zgarnie, no to mi weźmie te przedmioty, ale to jest bez sensu. Oh my god, no to już prawie w 100% to no... Nie wiem w ogóle, gdzie jest Baldi. Gdzie jest Baldi? No przecież Baldiego chyba nigdzie nie ma. Baldi jest teraz strasznie daleko. Czy weźmiemy sobie te nożyczki? Czy te nożyczki mi będą potrzebne? Dobra, weźmy może te nożyczki. Dobra, i teraz tak. 5 plus 1 to jest 6. 9 i 42. Znowu odpowiadam 42, bo kiedyś graliśmy w takiego moda, gdzie wpisaliśmy 42 i odpowiedzieliśmy prawidłowo... Co on tutaj chciał ode mnie? Ja myślałem, że on teraz do mnie przyjdzie i mnie weźmie. Ale Czemu oni się popychają nawzajem? Czemu Principal popychał Baldiego? I dlaczego Principal nie złapał Baldiego z racji tego, iż idzie tak z linijką i próbuje ukatrupić jakichś tutaj... uczniów? Co to? To jest bez... Mogę troszeczkę przebiec, ale ja słyszę, że tutaj first prize jedzie, no... 5 plus 8 to jest nic innego jak 8, 14. Ile to jest 5 plus 8? Ja wam powiedziałem, że ja zdawałem maturę z... tego, nie? Z matematyki, no ale to było... Kilka dni temu 5 plus 8, 13, czyli się pomyliłem o jedno. No trudno się mówi. Mówi się po prostu trudno. Minus 6 i 42. On teraz będzie mega wkurzony. On teraz będzie podwójnie wkurzony. Tak jakbyśmy 5 notatek już zdobyli. A mamy jeszcze tutaj słyszę first prize. On gdzieś tutaj jest. On mnie będzie za chwileczkę popychał. Patrzcie to. No ja wiedziałem, że on tutaj będzie! Odejdź stąd! Odejdź stąd! Zostaw mnie! Popchnij tam Baldiego! Niech Baldi stąd ucieka! Ale dlaczego? Dobra! Ale on mnie nie wziął! Ja chciałem, żeby Principal mnie wziął i powiedział no running in the house. I żeby mnie tutaj wziął, ale niestety nie zabrał mnie do... na rozmowę kwalifikacyjną do tej szkoły. Dobra, Bisoda. No trudno, dobra, biegniemy. Biegniemy, po prostu biegniemy. Wiem, że policja tutaj za chwileczkę może przyjechać, ale ja bym musiał zrobić coś takiego, nie? Że, ale... To też jest bez sensu. Bo jak ja stanę... O, możemy zrobić tak! Patrzcie, ja sobie przejdę tu... Źle trafiłem. A nie, dobra, on poleci na sam koniec szkoły! O nie. Policja. Policja już jest bardzo blisko mnie. 8. 5 minus 7 to jest nic. Ja muszę kalkulator wyciągnąć. Weźcie, wyciągnijmy sobie kalkulator i ja sobie tutaj wpiszę. Co? Bo ja już naprawdę nie pamiętam, ile to jest. 5 minus 7 to jest minus 2. A ja już chciałem wpisać minus 3. Minus 2, no i 42. Dobra, moi drodzy, ciśniemy dalej. Baldi jest bardzo daleko nas, więc ja się postaram prze... Buty? Czy mi te buty są potrzebne? Tu jest... Ja chciałem tutaj iść. Dobra, weź mi. O nie, no. On znowu tu jedzie, nie? On znowu tu jedzie. Dobra, jedź sobie. Lara. Baldi jest gdzieś tam. Zobaczcie w ogóle, że udało nam się zdobyć aż ty... Wiem, że mnie straciłeś. 3 minus 4 to jest nic innego jak minus 1. 7 plus 6 to jest nic innego jak 13 oraz 42. Czy uda nam się przejść tego Baldiego? Nie wiem. Nie mam żadnego pojęcia. W każdym razie Baldi już gdzieś tutaj bardzo blisko mnie jest. Jest i Principal. Baldi też już jest. Mogę wrzucić siebie butami? Butami. Buta... Nie mogę rzucić w niego butami? Dobra, moi drodzy, mam nadzieję, że się ten odcinek z Baldi Basics in Education and Learning kolejnym podobał. Jeżeli nie, to zaproszę cię do innych moich produkcji. No i widzimy się w następnym video. Na razie, dzięki, cześć!